Materki, jedna z licznych stacji między Iławą a Olsztynem. Dwa perony. Peron pierwszy jednokrawędziowy, peron drugi dwukrawędziowy. Tu się ostatnio dużo zmieniło. Te perony są wyższe teraz na poziomie wejść do tego wysokoperonowego taboru. Jeszcze nie tak dawno, przed tą modernizacją, były tutaj scentralizowane kształtowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I były dwie nastawnie. Nastawnia NT, która się znajduje tutaj, i nastawnia NT1, która była tam, nastawnia wykonawcza. W momencie, kiedy scentralizowano te urządzenia i zamieniono je na elektryczne, nastawnia wykonawcza przestała być potrzebna. Została tylko nastawnia dysponująca. Nastawnia dysponująca, piętrowa, z czterospadowym dachem na prostokątnym rzucie, jednocześnie jest strażnicą przejazdową na przejeździe, na drodze, która biegnie tutaj od drogi Olsztyn-Ostróda o numerze 16 do Naterek i dalej do Sząbruka, do Tomaszkowa. 289 km, 5 hektametr, to jest ostatnia stacja przed Olsztynem. Jedna z wielu. Chciałoby się sfilmować każdą z tych stacji. Każda ma jakiś swój indywidualny urok, jakiś swój specyficzny klimat. Naterki dla mnie są wyjątkowe i dlatego tu przyjechałem, bo Naterki to jest miejsce, z którym jestem związany emocjonalnie. Patrzę teraz tutaj dookoła, rano ile to się zmieniło. Tam, za tymi wagonami, to są wagony kontenerowe do przewozu biomasy na platformie, platforma serii SGS. To jest platforma, która ma, nie wiem ile ona ma w milimetrach, ale ona ma długości 60 stóp. O, 19 metrów, 90 centymetrów długości. Od zderzaka do zderzaka 18,6 długości ładunkowej. Łatwiej jest zapamiętać te stopy, dlatego że mamy tutaj 3 20-stopowe znormalizowane kontenery do przewozu biomasy. Biomasa, czyli paliwo używane w elektrowniach opalanych paliwem stałym. Układ torowy stacji się zmienił. Tych torów stacyjnych tutaj było więcej. Nie będę tam chodzić i eksplorować tego. Tam jeszcze było zaplecze torowców. Nie będę tam chodzić, dlatego że już swoim pojawieniem się niespodziewanym wywołałem pewne ożywienie w nastawni dysponującej. Nie chcę ich denerwować, bo cały czas jeszcze w wielu miejscach w Polsce na stacjach ludzie reagują nerwowo na kamerę, ale dawniej było to dlatego, że był ten mit o zakazie fotografowania na kolei, a dzisiaj jacyś rozmaici aktywni ludzie w ramach po ich niemu jakoś rozumianej działalności społecznikowskiej chodzą po stacjach, filmują, fotografują i robią takie obywatelskie inspekcje. Tak więc czasy się zmieniły, wymagania i zagrożenia też, a fobie pozostały. Perony w Naterkach są położone w taki sposób, że jeden peron się kończy i po drugiej stronie torów drugi peron się zaczyna. I to jest dość często spotykany układ na tych stacjach i przystankach na tej linii. W Starych Jabłonkach jest podobnie i zwykle w tym miejscu centralnym, gdzie się spotykają końce peronów, znajdowała się jakaś kasa biletowa, jakiś
punkt obsługi pasażerskiej z poczekalnią. I tak było również w Naterkach. Obecnie ani kasy biletowej, ani poczekalni tutaj nie ma. Dzisiaj można bilet kupić przez internet. Myślę, że ci, którzy korzystają w Naterkach z pociągu, to mogą mieć w ogóle bilety okresowe, skoro jeżdżą regularnie do Olsztyna. To jest ostatnia stacja przed Olsztynem. Olsztyn jest tam. O, nowy element krajobrazu, który się jeszcze pojawił. To jest wiadukt trasy ekspresowej obwodnicy Olsztyna. Teraz jadąc ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, nie trzeba już przejeżdżać przez Olsztyn, tylko można wygodnie objechać miasto dookoła obwodnicą. Naterki, czyli Natern, dają się na język polski przetłumaczyć jako żmijowisko. W okolicy nie brakuje podmokłych łąk i cienistych lasów, tak więc żmijom żyje się tu wyśmienicie. Historia Naterek sięga XIV wieku. Na starych mapach widać, że największa koncentracja zabudowań znajduje się na wschodnim brzegu Jeziora Naterskiego w oddaleniu od biegnącej bardziej na północ linii kolejowej. Naterki doczekały się swego herbu, przedstawiającego żółtą żmiję na zielonym tle. Na zdjęciu tablica rejestracyjna wozu konnego znaleziona w Naterkach. Ma owalny kształt i wykonano ją z cienkiej blachy aluminiowej. Na tablicy dane właściciela, Franz Bönke. W centralnym miejscu nazwa miejscowości Natern. Poniżej nazwa powiatu, Kreis Allenstein. Tablica została odnowiona i umieszczona na drewnianej deseczce. Stanowi rodzinną pamiątkę z Naterek. Jak kolej dotarła do Naterek? Ano, były po drodze do Olsztyna. Gdy w połowie XIX wieku planowano budowę kolei przez środek Prus Wschodnich, jej przebieg przez Olsztyn wcale nie był oczywisty. Należało go wylobbować. Warto pamiętać o tym, że w czasach budowy sieci kolejowych, i dotyczy to chyba każdego miejsca na świecie, gdzie kolej budowano z myślą o rozwoju gospodarki, każde miasto, każda gospodarcza grupa wpływu chciała kolej mieć dla siebie. Przebieg linii kolejowych był więc wynikiem zabiegów i sporów magnatów, magistratów, właścicieli ziemskich, przewodniczących rozmaitych jednostek administracyjnych. Nie inaczej było w przypadku przebiegu kolei przez Prusy Wschodnie. Koncepcja z 1856 roku zakładała przebieg linii przez Iławę, Ostrudę, prosto do Jezioran, czyli Zeeburga, omijając Olsztyn od północy. Dalej linia miała odbijać na północ do Królewca. Jeszcze w latach 60. XIX wieku trwały spory i przepychanki w sprawie przebiegu kolei. Przełom dokonał się dopiero w październiku 1867 roku, kiedy to minister handlu von Itzenplitz zarekomendował budowę kolei z Torunia przez Iławę, Olsztyn, Korsze do Wystruci. Nie bez znaczenia były względy strategiczne. Kolej biegła wzdłuż granicy z ówczesną Rosją, w razie konfliktu zapewniając dogodny transport wojskom i zaopatrzeniu. Jak pokazała historia, poprowadzenie kolei przez Olsztyn napędziło rozwój miasta i podniosło jego znaczenie w regionie. Decyzja ta, można rzec, owocuje do dziś. Jedną z kluczowych postaci, które wywalczyły przebieg kolei przez Olsztyn, był Otto Gizevius, landrat powiatu olsztyńskiego. Gizevius miał nawet swoją ulicę w Olsztynie, a jakże w sąsiedztwie głównego dworca kolejowego. Dziś ten zasłużony człowiek, który uporczywie zabiegał o poprowadzenie kolei przez Olsztyn właśnie, zdaje się być osobą zapomnianą. Wiosną 1868 roku zaczęto intensywne prace budowlane. Wspomnijmy, że wariant olsztyński był stosunkowo niedogodny terenowo. Należało utworzyć wysokie nasypy, pokonać bagienne tereny oraz zbudować liczne mosty i przepusty nad ciekami wodnymi. Trzeba było przemieścić wiele milionów metrów sześciennych ziemi. Odcinek Ostruda-Olsztyn, ostatni na linii Toruń-Wystruć, otwarto w sierpniu 1873 roku. Na XIX-wiecznych mapach kolejowych próżno jednak szukać stacji, czy choćby przystanku Natern. Stację w Naterkach otwarto dla ruchu towarowego w roku 1931, zaś 3 lata później,
1 listopada 1934 roku zaczęto obsługę pasażerów. Zabudowania stacyjne nie mają więc XIX-wiecznego charakteru znanego z Unieszewa, Biesala czy Starych Jabłonek. W Naterkach znajdował się jedynie niewielki budyneczek poczekalni z kasą biletową położony przy przejściu między peronami, obecnie już nieistniejący. Jeszcze na mapie z 1941 roku nie widać koncentracji zabudowań w okolicy stacji kolejowej w Naterkach. Miejscowość zaczyna rozwijać się w stronę kolei dopiero po II wojnie światowej. Stacja w Naterkach nie jest okazała. Mamy tu dwa tory główne zasadnicze i dwa tory główne dodatkowe. Do tego istnieje jeszcze tor boczny przy placu po południowej stronie stacji. Dwa perony połączone przejściem w poziomie torów. Na stawnia dysponująca NT. Dawniej działała jeszcze na stawnia wykonawcza NT1 położona przy wschodniej głowicy stacji. Była tu też wieża wodna i żurawie. Kształtowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zastąpiono świetlnymi. Po ostatniej modernizacji stacja zyskała nowe perony i infrastrukturę pasażerską, ale ostatecznie straciła charakter. O pruskim rodowodzie przypomina jedynie typowa niemiecka nastawnia dysponująca NT. W Naterkach nie ma i nigdy nie było przejścia ani podziemnego, ani nadziemnego. Zawsze było to przejście w poziomie torów i obecnie znowu między peronem pierwszym a peronem drugim jest przejście w poziomie torów wyposażone w taki labirynt, który zmusza pasażerów do rozejrzenia się w lewo i w prawo. Natomiast przejście przy nastawni NT z miejscowości na peron drugi jest zabezpieczone rogatkami i światłami. W tym miejscu, na końcu peronu pierwszego, znajdowała się dawniej kasa biletowa, obecnie już nieistniejąca. Numeracja torów na stacji w Naterkach. Tor pierwszy znajduje się tutaj. To jest ten tor w kierunku Olsztyna. Numeracja torów, tory nieparzyste, tor pierwszy w kierunku zgodnym z kilometrażem linii, tor pierwszy, tor drugi jest tam przy peronie pierwszym, tor pierwszy, tor trzeci, piąty, czyli tam mamy kierunek nieparzysty. Rozkład jazdy pociągów, Naterki, jedna para do Gdańska, 4,5 pary do Torunia, 9,5 pary do Olsztyna, 9,5 dlatego, że w jedną stronę jest 10 pociągów, a w drugą stronę jest 9. Do Iławy Głównej również 9,5 pary. Do Olsztyna pierwszy pociąg odjeżdża o 5.39, ostatnio o 20. Z Olsztyna przyjeżdża pociąg o 6.23 pierwszy, a ostatni przyjeżdża o 21.18. Podobnie było i dawniej. Była dziura między pociągami wieczornymi i porannymi. A w Naterkach mieszkał mój ojciec. I gdy chciałem go odwiedzić, no to często musiałem zdążyć na ten ostatni pociąg. W tamtych czasach ten ostatni pociąg nie jeździł w sobotę. I któregoś razu przyszedłem tutaj na stację i zobaczyłem, że ostatni pociąg, który wtedy wyjeżdżał też około godziny 21, że tego pociągu w sobotę nie ma. Jest noc. No to wróciłem do ojca. Ojciec zdążył włączyć telewizor. No to ja malutkimi grudkami ziemi rzucałem w okno na piętrze, gdzie ojciec miał sypialnię, ale telewizor zagłuszał. Gdy telewizor cichł, nie wiedziałem, czy cichnie dlatego, że tak się ułożył program, czy dlatego, że ojciec przyciszył. Szukałem kolejnych grudek. Ojciec słyszał, że coś się dzieje, ściszał telewizor. Stwierdzał, nie, wydawało mi się. Znowu robił głośniej.
a ja w tym czasie szukałem grudek. No finalnie nie porozumieliśmy się, musiałem ruszyć pieszo z Naterek do Olsztyna, a mieszkałem wtedy na osiedlu Kormoran, dość odległym, no ale noc była ciepła. Jeszcze po drodze chciałem zatrzymać sieciowców, oni tutaj jechali, korzystali z tego, że zakończył się ruch pasażerski i wyjechali na szlak. I biegłem wzdłuż ich pociągu, tam jadącego w stronę Olsztyna, biegłem, machałem, ale patrzyłem na pociąg, a nie patrzyłem na to, dokąd biegnę. I spotkałem się z jedną z latarni na peronie. I jednak poszedłem pieszo. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji w Naterkach w roku 2022 są scentralizowane, elektryczne, z sygnalizacją świetlną. Wszystko sterowane z nastawni NT, nastawnia dysponująca. Budynek cały czas ma charakterystyczną bryłę. Pomimo licznych modernizacji zachowano jego oryginalny charakter. Czerwony wielospadowy dach, okna na pierwszym piętrze w narożach budynku, tam gdzie najbardziej potrzebujemy widoczności. Na parterze jedynie małe okienka, cały personel pracuje na piętrze nastawni. Nastawnia jednocześnie jest strażnicą przejazdową dla przejazdu w ciągu drogi lokalnej, która łączy trasę numer 16 z Naterkami. W Naterkach stworzono jedno z największych pól golfowych w Polsce. Działa tu też Muzeum Maszyn Rolniczych Naterki, które można zwiedzić po umówieniu telefonicznym. Czy warto? W roku 2018 w muzeum policzono znajdujące się tu kieraty końskie. Naliczono 277 sztuk, co zaowocowało wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa 3 lipca 2018 roku po 30 latach tworzenia kolekcji. Ale to nie wszystkie okoliczne atrakcje. Naterki otoczone są pięknymi krajobrazami. W okolicy są jeziora z czystą wodą pełną ryb. To okolica idealna na letni wypoczynek. Do tego świetnie skomunikowana. Nie tylko siecią drogową, ale też koleją.